Siema, hejos. A co wy tu robicie? Co? Jamaszka was interesuje? Kuba, przymierka, przymierzaj się. Na stopie siadaj. Ze stopą. Co, sięgniesz? Pokaż. Tomek, jak ty sięgniesz do ziemi, no to dam ci się gaznąć. Chcesz się karnąć? Ty mógł. No to dawaj, siadaj, zobaczymy. Na fula paliwa jest. No. Spuszczamy? Tak widzisz. Niby nie lubisz tych motocykli. Patrz, to jeszcze pojedzie żelką. Ja już jadę. Tu nie wyrżnij. Ja kipkam. Ty już jedziesz. A jak ci pasuje. Ja już jadę. Do góry czy na dół? Ale co? Jedynka? Jedynka? Na dół. Patrz, odpalił nawet. Tylko żeby strat nie było. Tylko mnie nie przejedź. Nie no, masz tutaj, patrz, te orurowanie. Ale ja potrafię. Ty potrafisz? Jedzie. Chociaż. Pyrkam sobie na razie na spokojnie, bo to... Gdzie tam elegancko mi się jedzie? Takim bym mógł jeździć, bo na krosie to tak nie za bardzo, bo tu jakaś pozycja, tu dosiad, tu srosiad, a po drodze można sobie pyrkać. Elegancko. Podoba mi się. Ładnie tu się. Zaraz zobaczymy, jak to będzie jechało. Dałem Tomkowi gaznąć Yamahą YBR-ką. Dobry pomysł to był? Kuba? Chyba nie. Nie? Fajo. Żeby mnie wyglebił, bo będą wyzywać i się znowu ze mnie śmiać, bo że nie umie jeździć. Hamulce coś trochę słabe, ale trudno się mówi. Pani się na mnie patrzy. Elką bez instruktora? Łocie, panie. Instruktor niepotrzebny. Przyjemny motocykl. Trochę mógłby szybciej jechać, ale... Tu bym mógł jeszcze pokazywać, na którym biegu jadę. To już byłoby elegancko. Jak dla amatora motocykla, to byłoby elegancko, na którym biegu jadę. Ale tak, podoba mi się. Siema. Elegancki jest. Tam. Tomek nawija, vloga kręci chyba. Trochę tu hamulce są dostane. Ale... Ja bym je rozgrzał. Mogę, muszę się zapytać, mi się na miasto gasnął. A co? Tylko Elkę bym musiał zdjąć. Kurde, bo wiocha by było. Nie, no właśnie tu jest... Szkoda, że nie pokazuje, który bieg jest zapięty.
baju, no. Muchy na zębach, wiatr we włosach, elegancko. No mówię, hamulce to tragedia. Ale tak. Skręca. Skręca, dodaje gazu, jeździ elegancko. Mogę tym jeździć. Taka 125 bez prawa jazdy, to znaczy bez prawa jazdy, bez kategorii A, to na początek miła. Mówię, hamulce troszkę zastanę, ale tak, biegi elegancko wchodzą. Można sobie jeździć. Osłonki są, to nie wyglebie. Paliwo jest najważniejsze. Chyba, że się pływak zawiesił, a tu paliwa może nie ma i trzeba będzie pchać. Podoba mi się. Podoba ci się? Fajny, nie? Klaudia mi i tak nie da pieniędzy na prawo jazdy. A weź mu gaz, to takim bym mógł jeździć. Trochę hamulce są zastane, ale tak. Bardzo fajne. Bardzo fajnie, no to super. Pamiętaj, jak się nie przejedziesz, to nigdy nie wiesz. A jak się przejedziesz, to wiesz. Ostatnio nie chciałeś. Mógłbym takim jeździć. A klakson jaki ma, mocny? I słuchaj, i masz prawo jazdy na to. Może być. Moc ma? Nie odkręcałem, to tak jest. To nara, heja! Nara. To była twoja kiedyś pierwsza górka, pamiętasz? No. MRF-ką, 80? Duża, nie? Duża. Duża, no wtedy była duża. A potem ta, nie? No. I tutaj, na tym placu. Pamiętasz ten plac? No. Tu się uczyłaś. No, kiedyś mi mówiłeś, jak tam zacząłem jeździć, że za 4 lata podjedziesz taką górkę jak... No tak mówiłem. Coś takiego mówiłeś. Tak jest. Że za kilka lat podjedziesz taką górkę jak to drzewo. I się udało. Do? To nara, hejos. Twoje słowa są prawdziwe i się sprawdzają. No widzisz? Bo podjechałem. Podjechałeś.